Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie z kempingu Athens. Jak widać, tam za mną. Kempingu położonego na obrzeżach stolicy Grecji. Ten filmik nie będzie długi, chyba że się rozgadam. Ale sam kemping właściwie nie ma nic do pokazania, więc poopowiadam Wam trochę. Przede wszystkim to, co słyszycie, ten szum, to jest szum z ulicy, przy której ten kemping się znajduje. On znajduje się na obrzeżach miasta. Za mną jest czteropasmowa droga w jedną i czteropasmowa w drugą stronę, więc jest spory szum tych samochodów, motorów i tym podobnych. Ale mega wielkim plusem tego kempingu jest to, że on jest świetnie skomunikowany z centrum. Po drugiej stronie ulicy staje autobus na przystanku i z tych przystanków po drodze ma jakieś 15. Przejazd nim trwa jakieś 15 minut, dojeżdżacie do stacji metra. Mając jakby bilet na metro, jesteście naprawdę w stanie poruszać się po całych Atenach. Z tej stacji, akurat na której wysiada się z tego autobusu, do stacji Akropolis, czyli przy Akropolu, są 4 przystanki metrem. Więc naprawdę w niedługim czasie można się dostać do centrum miasta, jednocześnie po prostu zostawiając swój samochód na kempingu. To jest mega dużym ułatwieniem, bo w Atenach jest bardzo ciężko zaparkować, a Ateńczycy niestety mają mega finezję i jeżdżą jak wariaci, więc trzeba na nich bardzo uważać. No i poza tym nie musicie się kłócić, kto wypije do Gyrosa, tudzież musaki, piwko, albo uzo, albo co na co kto ma ochotę. Także na pewno fajny kemping, jego największym plusem, zastanawiam się, czy nie jedynym, jest to, że możecie sobie fajnie dojechać do miasta. Natomiast ja odwracam kamerkę i pokażę Wam, jak wygląda ten kemping. To jest wejście na kemping. On w ogóle, jak my tu przyjechaliśmy, wygląda na jakiś opuszczony generalnie. Tu jest coś zagrodzone jakimiś taśmami. I ta brama jest zamknięta, aczkolwiek ona jest otwarta, no sobie ją się otwiera samemu. Zamykana jest na noc po godzinie 23 przez ochronę. Ale gdybyście mieli potrzebę dostać się na kemping w godzinach późniejszych, jest podany numer telefonu do ochroniarza, wystarczy do niego zadzwonić. Brama jest lekko przerażająca. Ja zawsze mam wrażenie, że jakbym wchodziła do więzienia. I koniec wolności. Generalnie na tym kempingu, tak jak już Wam wspominałam, nie ma nic poza parcelami i sanitariatem i taką niewielką recepcją. Kiedyś chyba były tutaj jakieś inne udogodnienia w postaci baru, w postaci restauracji, w postaci pralni na przykład. Czekajcie, odwrócę się. Ale teraz tego nie ma. To są właściwie tylko i wyłącznie parcele pod kampery, przyczepy i namioty, plus sanitariaty. Sanitariaty są bardzo czyste, sprzątane aż chyba przesadnie. Pani dzisiaj 3 godziny sprzątała, wylała tam hektolitry wody, chyba trochę bez sensu, ale są mega czyste. Za mną była recepcja, teraz się odwrócę kamerkę. Tutaj są jakieś pozostałości po tych wszystkich rzeczach w postaci barów i tak dalej. Tam są parcele. Akurat ta alejka tam, za tymi drzewami, jest mocno zapełniona kamperami. Tutaj są sanitariaty, zaraz sobie tam zajrzymy do nich. Pokażę Wam tylko, że sporo jest osób, które tutaj przyjeżdżają kamperami. Zobaczcie. Cała alejka jest kamperów zajęta. Aż tam. Na parcelach jest tylko podłączenie do prądu, ale te parcele, no one są dosyć spore, także tam bez problemu sobie zaparkujecie z przyczepą czy z jakimś większym kamperem. Tutaj mamy te czyszczone namiętnie przez panią sanitariaty. Tutaj są miejsca do mycia naczyń i do prania ręcznego. Tu jest chemiczne WC. Tutaj mamy umywalki, toalety. Naprawdę są czyste, spoko są. Ja przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że są aż tak w
porządku. I jak na taki kemping, no, generalnie podrzędny. I są bardzo fajne prysznice. One są chyba odremontowane, celowo są zrobione jak taki surowy marmur, czy beton, czy nie, beton chyba bardziej. Nie wiem, nie znam się, ale generalnie tak surowo wyglądają, ale to są nowe kafelki, bo oglądałam je z każdej możliwej strony. I tu jest druga część kempingu, tylko i wyłącznie parcele, nie ma tu domków. Zaraz wam pokażę naszą parcelę. To są jakieś wyłączone z użytku rzeczy. Tutaj męskie sanitariaty. A tu jest nasza parcela. Parcele są z takich, nie wiem, one są takie zadaszone jakimś bambusem czy czymś. To daje trochę cienia, ale jakoś tam nie mega wielko. Nie mega bardzo. O, chłopaki odpoczywają. Dzień dobry. Proszę pomachać tutaj do kamerki. Chłopaki cisną w jakąś gierkę, odpoczywają. No i to właściwie siądę, bo mi tutaj słońce zachodzące świeci. O. No i to właściwie cały kemping, który chciałam wam pokazać. Natomiast my się pakujemy zaraz, składamy trochę przyczepę, żeby rano być gotowym. Rano ruszamy już na północ, w stronę Salonik. I pokażę wam następny kemping, na którym będziemy, więc widzimy się w następnym wejściu. Ściskam was mocno. Do zobaczenia!